Siema tutaj, Iwias i zapraszam was na kolejny odcinek serii The Binding of Isaac Afterbirth. Okej. Okay. Nie wiem, czy kiedyś się nie pomyliłem i nie powiedziałem Rebirth. Mam nadzieję, że nie. Dobra, zagrajmy kimś, kto nie ma odblokowanego Blue Womba. Chociażby Maggie. Niech będzie Maggie. Niech będzie. Szczerze mówiąc, dawno nią nie grałem. A jest w grid mode odpaliłem, to nie. Powiedziałem, że w kolejnym odcinku będzie grid mode. To nie. Zwykły tryb. O, patrzcie, teraz się odblokowało, dopiero Blue Womb. No w sumie pokonałem Blue Womba, więc spoko. Właśnie nie wiedziałem, tak się zastanawiałem, dziwne to było. Walczyłem w tym Blue Wombie już nie raz, a challenge... Challenge, achievement się nie odblokował. Się zastanawiałem, o co chodzi. To było dziwne. Okej, okay, teraz Maggie sobie odblokujemy. Teraz co ona ma ten? Aha, wszystko ma odblokowane w sumie. Prawie. Okej, okay, super pride, nie fajnie. Bardzo nie fajnie, szczerze mówiąc. Jeszcze mnie zabije. Kurde, jak wyrzuci Dead Cata. Czy ja chcę Dead Cata? Nie wiem. Czy ja chcę Dead Cata? Ciężko powiedzieć. Szczególnie jako magii. No dobra, niech będzie. Niech będzie i ten Dead Cat. Czemu nie? Ale mi dokopał. No super pride w pierwszym pomieszczeniu. No kogoś tu powaliło. Nie miałem szans uciec. Przed tymi super trombombami. Po prostu nie miałem szans. O proszę, fajnie. Już sobie nadrobimy zdrowie zaraz. To mi się podoba. W sumie nieźle, że detketa mamy. Kurde, powinienem posprawdzać sobie te transformacje, bo na pewno już zaupdate'owali. Posprawdzać, jakie są te nowe transformacje. Bo nie pamiętam. Jakie są i co robią? Kilka tylko wiem tych nowych. I w sumie nie interesują mnie. Cały czas Gapi jest najlepszy. No nie wiem, bo nie sprawdzałem, mówię wszystkich. To nie wiem. Dobra, wróćmy się po Treasure Room. Tak jest. Fuh, to będzie ciekawe podejście. Nie wiem, co o tym myśleć w sumie. Większość czasu grałem Isaaciem, jak już miałem tego Royal Platinum Gada. Bo nim się najfajniej gra dla mnie. Naprawdę. Czego ja szukam? Iwia, z czego ty szukać? Byłeś w Treasure Roomie na samym początku. I było coś, czego nie chcesz. Zapomniałem, że byłem w Treasure Roomie, naprawdę. Naprawdę zapomniałem. Kurde. O, jest, proszę. Już miałem powiedzieć, nie ma bomby, ale jest. Na szczęście. To sobie odblokujemy. Okej. Okay. Niech będzie. Nic fajnego, ale... No niech będzie. Dobra. Wszystko pozamykane. Kurde. Dobra. Mam nadzieję, że damy sobie z nim radę. Mam nadzieję. Co to jest w ogóle? Jakaś samonaprowadzająca łza chyba, nie? Kurde, nie wiedziałem, że ty dropisz super troll bomby. To mi się nie podoba. I to bardzo. O rany, sporo ma HP, jak na takiego bossa. Wiedziałem, że w końcu musiałem od czegoś dostać obrażenia. Ale fuks. Come on, kurde, ale słaby. Z tymi obrażeniami na początku. No naprawdę mnie to trafiło. Jezus Maria.
No kur... Już nie będę przeklinał. I tyle, jeżeli chodzi o mój devir w drugim basemencie. To by było na tyle. Jeżeli chodzi o mój devir. Taki devir będzie. I po co mi miał brać te soul heart, ja się pytam. Ale z drugiej strony teraz bym stracił kilka razy zdrowie, więc może i lepiej. Okej. Secret room odblokowałem. W sumie spoko. Mam dwie bomby, więc... Nice. Julius, nie strać zdrowia, ja cię błagam. Masz basement, nie masz... Celara, nie masz burning basementu, masz zwykły basement. Możesz to zrobić. Możesz nie stracić zdrowia. Naprawdę może ci się udać. Okej, tu masz spokojnie. Jak tutaj stracisz zdrowie, to jesteś gównem. Mam nadzieję, że nie. Okej. Dobra. Na spokojnie. Brawo, Julius. Jesteś bardzo dobrym graczem, że straciłeś zdrowie na basemencie. Bardzo dobrym graczem i dzięki temu nie masz deviru. To ci bardzo pomoże w tym podejściu, gratuluję. Szczerze mówiąc, już bym mógł zresetować, ale niech będzie, że pogram. Wow, no stracić zdrowie na basemencie, no naprawdę jestem bardzo dobrym graczem. Niesamowicie wręcz. I to jak to mnie teraz denerwuje? Raz, jeden głupi raz dałem się trafić i już nie będzie deviru. Przez to jedno głupie uderzenie. I założę się, że tu jest soul heart. O proszę, nie ma. O proszę, nie ma. No nie wierzę w to po prostu. Teraz soul hearty mi dali. Może gra się zlituje. Nie, nie ma soul heartów. Nawet soul heartów nie dostałem. Może gra się zlituje i może będzie deviru. Jeżeli nie da się trafić po sobie, to może będzie. Mam nadzieję. Ale jestem zły na siebie, że tak się głupio dałem trafić. Jak jeszcze nie będzie tego deviru, bo... to nie uwierzę po prostu. No nie uwierzę. Najlepsze jest to, że teraz bym się nie dał trafić. Mam nadzieję, że będzie. Proszę gro, zlituj się nade mną. Chociaż troszeczkę. Dziękuję. Dziękuję ci gro. Jesteś bardzo kochana. Krampus. Okej. Nie tego chciałem. Ale przynajmniej później się nie pojawi. Mam nadzieję, że dasz mi lampę w kol. Oczywiście, że nie. Ale wezmę Head of Krampus i tak. Dobra, idziemy na dół. Nie chcę mi się już łazić. Spoko, Head of Krampus przyda się na bossy. Ale z tym, co ja mam, to ja w życiu nie wejdę. Do Blue Womba. Nie ma mowy nawet. No musiałeś się tu pojawić, w tym miejscu, gdzie ja chciałem postawić bombę. Wal się. Akurat całe miałeś pomieszczenie do cholery i musiałeś akurat w tym miejscu się pojawić. No kurde. Ja to czasami mam pecha. Jezus Maria. Akurat w tym rogu, w tym pikselu. No po prostu nie wierzę w to czasami. O mój Boże. To jest kamień specjalny. Mam dużo soul heartów, to jest fajne. O Jezus. Zaraz mi się skończą. Coś czuję, te soul hearty. Teraz jeszcze muszę jakieś klucze pozbierać, żeby otworzyć tamtą czwartą skrzynkę. By było fajnie. Nie pogniewałbym się.
O Jezus, no nie wyskakuj na mnie z krańców mapy, jak ja tego nienawidzę. Jak wrogowie wylatują na mnie z krańców mapy. Brawo, Iwias. Jeszcze dawaj się trafiać. Na pewno wygrasz to podejście. Żeby dawiać się... Dawiać. Iwias nic nie mów w ogóle, bo nie umiesz się odzywać po polsku już. Żeby otrzymywać obrażenia od małych kup, no to naprawdę trzeba być zdolnym czasami. To już naprawdę. Jeszcze gra jest łaskawa i daje mi Devirumy. Okej, okay, to mogę otrzymać milion obrażeń. Oczywiście musiał skręcić w to miejsce, w które ja idę. Oczywiście, że tak. Fajnie. No bo przecież po co miał iść w lewo, w górę lub w prawo? Musiał pójść w dół, tam gdzie ja idę. Pewnie, że tak. Po prostu nie wierzę czasami w moje szczęście. No rany, to jest świetne. Nie dostałem od kości, tylko wszedłem w niego. Po prostu wow. Nie odezwę się, nie odzywam się nawet, bo po prostu to jest nieprawdopodobne. Co tu się dzieje? Dobra, to było piękne akurat, ale Devirumy nie dostanę. Bo już był. Dobra, nie zdążę nawet na tego. Wyjdzie na to, że nic nie odblokujemy. Chyba tak. Raczej nie. O Jezu, ty patrz. No nie wiem, ile ja zdrowia tracę. Przecież to jest jakiś głupi żart. Cursed Eye, o Boże. Nie chcę tego Google. Nie ma mowy, nie biorę tego. W życiu. Jeszcze tego by brakowało, żeby tutaj się teleportować po całej mapie. Na razie to, co dostaję, jest beznadziejne. Tylko co dostawałem z bossów, było ok. A tak ogólnie to beznadziejne. O proszę, było warto. Pewnie nie, ale... O proszę. Black Market, o dziwo. Okej, mam sporo fajnych przedmiotów. Tylko problem jest taki, że one kosztują mnie zdrowie. To jest nowy przedmiot, który dropi chyba trinkety za każdym użyciem, nie pamiętam. Spróbujmy się pobawić tym Chaos, on nam wymiesza pule wszystkie. To może być ciekawe. To może być interesujące. Jezus, jak ona wygląda. Jak ona wygląda. A czy chcemy to? Będziemy mogli detonować łzy. No nie bardzo. Wolę Head of Krampus. To będzie ciekawe. Teraz możemy trafić każdy przedmiot, taki jest. To będzie interesujące. W Treasure Roomie możemy trafić chociażby Godhead, naprawdę. No więc to będzie interesujące. Możemy trafić każdy przedmiot teraz, jaki jest w grze. W Treasure Roomie chociażby. To będzie bardzo interesujące. Okej, trafiliśmy przedmiot bossa, matchbook. To będzie ciekawe, kurde, ten przedmiot. To będzie ciekawe. Okej, to na pewno biorę. To i w sumie kartę mogę też. Okej, wychodzimy stąd. W takim razie. Zróbmy tak szybko, żeby nie walczyć z nimi godzinę. O Jezus, tutaj wcale nie lepiej. Zaraz spróbuję może chociaż bombą mi coś dożyć. Dobra. Ładnie. Okej, wychodzimy stąd. W sumie mógłbym sprawdzić secret room, bo może być tu. Nope.
Kurde, nie chcę tracić tej bomby. A tam nie było klucza czasem w sklepie? Zaraz, muszę wrócić. Muszę wrócić, niestety. Nie. Jezus Maria, ale ja jestem wolny. Czemu ja jestem taki wolny? Czy ja nie mam jakiś speeddown czy coś? No nie wydaje mi się. Boże, jaki ja jestem wolny. To jest wręcz niepojęte. Dobra. No dobra. Okej, mnóstwo monet. Gdybym teraz dostał coś dla latania, to bym się cieszył bardzo. Bardzo bym się cieszył. W sumie w skrzynce nie znajdę teraz Cricket Head. Trochę niefajnie. Ale tyle możliwości daje ten Chaos, coś czuję. Mogę naprawdę trafić takie przedmioty fajne, że to będzie niesamowite. Ale mogę też trafić beznadziejne, to prawda. To prawda. Kurde, poszedłbym po te pieniądze tam. Ale kurczę, nie mam jak. Stracę zdrowie. A tego nie chcę. Jezus, ile skrzyń. Co tyle tych skrzyń? Kurczę, przecież nie mam Gapistaila. Aż dziwne. Naprawdę. Ile kluczy teraz? Otworzyłem tam tą skrzynkę? Chyba nie. Tu była jakaś. No, dokładnie. Zagrajmy na tym. Nie mam bomb, naprawdę. Chciałem zniszczyć tę maszynę, a nie mam bomb. O, fuks, no tu dostałem, to było beznadziejne. O, chodź tu. Okej. O, bateria, nice. Mogę sobie przyspieszyć trochę grę w jakimś pomieszczeniu, na przykład tutaj, bo mi się nie chce walczyć z nimi wszystkimi. Godzina. W ogóle mi się nie chce. Z tobą też. Kurde, gdzie są bomby? Nie ma kompletnie bomb żadnych. Mógłbym pograć w sumie tam na jednoręki bandycie i zdobyć, ale... się nie chce. O Jezus, naprawdę taki troll? Ja myślałem, że wszystkie znikną, ale szajs. Zostałem strollowany. Pospieszyłem się. Edmund. To było piękne, muszę przyznać. Ciekawe, ilu graczy w to wpadło. Pewnie tylko ja. Pewnie tak. Dobra. Gdzie są jakieś pomieszczenia jakiekolwiek? Na razie pustka. Dobra. Okej, muszę mieć pewność, że będę miał naładowane Head of Krampus. Przed walką z bossem. Okej, będę mógł wejść do Treasure Roomu i do sklepu. To jest fajne. To jest bardzo fajne. Abel. O Jezus. Naprawdę Abel? Na co mi to? Nie po to brałem Chaos, żebym dostał taki szajs. Jezus Maria. Żałuję powoli tej decyzji. Ale to jest przyjemne. I to bardzo. O, patrzcie. W sklepach Demon Baby. Ciekawe, to będzie dobra. Co tu się będzie działo zaraz? Czujecie taki gadhead w sklepie? Najlepiej wydane 15 centów w moim życiu. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie tak. Dobra, zaraz musi być boss. Po prostu musi. Nie ma innej opcji. Dajmy, lecą. Nieźle.
Weźmy tego Blackharda. Czemu ja? Okej, kto tu będzie? Jestem ciekaw. The Fallen! O Jezus. To nieprzyjemnie. I to bardzo. Ale szybko pokonaliśmy. Mieliśmy dobre przedmioty. I zobaczmy, co będzie w Devil Roomie. Bob Skers! Już żałuję, że wziąłem Chaos. I to bardzo żałuję. Ale wezmę to. Bo nie mam bomb. Już żałuję i to strasznie. Nie no, mam na... liczę na to, że w sklepach i w treżerumach pojawi się coś niesamowitego. Mam nadzieję. Naprawdę mam, kurczę, nadzieję na to. O Jezus, nie wpadłem. Na chwilę się zagapiłem. Spojrzałem na klawiaturach. Prawdopodobnie nie zdążymy na Blue Womb. Curse of the Blind. Po to właśnie brałem Chaos. Żeby nie wiedzieć, co dostanę. Kompletnie. To będzie fajna gra. To będzie GG. Gdybym miał Chaos Card, to bym poszedł do Blue Womba, ale nie mam. Ale nie mam. Co tu zrobić? Co tak ziewam, rano? W szkole. Po tych studiach. Tylko człowiek się męczy, niepotrzebnie. Na co to komu? Nie, ja co robię. Ale serio, na co to komu? Okej. Nie, dobra, zostajemy przy tym, może. Mimo wszystko. O Jezus. Wiedziałem, że nie trafi. Całe serce mi zabrał skubając chyba. Chyba tak. Nie fajnie. O Jezus, ale jest beznadziejnie. Z tym co mam. Beznadziejnie. Nawet przednio tego piego nie chcę się pojawiać. Kompletnie. Beznadziejnie. Chodź tu. No kurde, no naprawdę nie zdążyłem, no już skręcałem. Co za gra. Przynajmniej tak nie potrafi zdenerwować. Już skręcałem, już się cieszyłem, ale nie. Dostaniesz obrażeń. Fajnie. Okej, teraz gdzie są treżerumy? W sklepie pewnie będzie grid, ale i tak muszę zajrzeć. I tak muszę zajrzeć. Zostaw mnie w spokoju. Proszę. Okej. Może secret room? O proszę. Dobra, czyli sklep jest pusty. To może być ciekawe. Może być coś fajnego w sklepie. Mam nadzieję. Kurde no. Tracę za zdrowie bezsensownie. Steam sale. Zdecydowanie musimy zajrzeć do sklepu. Może być coś fajnego. Oj, może być coś fajnego. Mam nadzieję. Oczywiście. O Jezus, no naprawdę? Why? Czemu ja jestem taki beznadziejny czasami? Że od najprostszych rzeczy dostaję obrażenia. A od ostatnich bossów nie. O co chodzi? O Jezus, zginę tu zaraz. Jak nic. Nie używam Head of Krampus, bo nie wiem, czy starczy pokoju na naładowanie. Ale znając życie, pewnie starczy. Pewnie tak.
Tylko dwie łapy są? Chyba tak. Mam nadzieję. Demark, okej. Okay. To jest już fajne. Przedmioty z Deviru mu się normalnie pojawiają. To jest ciekawe. Rzeczywiście, prawdziwy chaos. Dosłownie. Zobaczmy. Okej, możemy trafić dwa fajne przedmioty. Jestem ciekaw. Portable slot, super. Book of Sin. No naprawdę takie gówna trafiłem. Takie mieliśmy możliwości. Trafiłem coś takiego. No po prostu nie chcę mi się wierzyć w to. Niepotrzebna mi ta karta. Nie chcę mi się w to wierzyć, no naprawdę. Po prostu hańba. Okej. Okej, ciekawe. No a tu też się pozmieniało. Kurde, i pewnie miałbym fajne przedmioty jakieś. Trzeba było nie brać chyba tego Chaos jednak. Zaraz, co ja dostałem przed chwilą tak ogólnie, bo nawet nie mam pojęcia. Safety pin, okej. Roid Rage. Co oni zmienili? Wygląd Roid Rage? Takie oczy? Inne jakieś? Niż ostatnio. Albo do safety pin, to dam, nie wiem. Tylko ona dziwnie wygląda teraz. Nice! Ten w Krampus działa przynajmniej. Spear of Destiny. Jezus Maria, co to jest? Jeden z nowych przedmiotów widzę. Będziemy mogli tym zadawać obrażenia na pewno. O Jezus, muszę przytrzymać jeszcze. Nacisnąłem i puściłem. I to nie zadziałało tak jak chciałem. Myślałem, że to jest sklep. Nie przyjrzałem się, szczerze mówiąc. Kompletnie. Żeby tylko Grida nie było w sklepie. Naprawdę, to będzie spoko. Narzekałem na tego Speeda i teraz jest lepiej znacznie. Znacznie lepiej już. O Jezus. O Jezus. Dobrze, że ma to 9 żyć chociaż. To nie zginę przynajmniej od razu. Tak szybko. Spear of Destiny. Fajne, fajne. Ale ryzykowne trochę. Używać tego przedmiotu. No i tak dostałem. Obrażenia, wow. To będzie dobre przeciwko tym Black Knightom, czy jak oni tam się nazywają. Ci, w których można trafić tylko od pleców. O właśnie. O Jezus, no naprawdę musiała akurat tu lecieć. No po prostu niewiarygodne. Jakiego ja mam pecha czasami w tej grze? Wręcz niepojęte. Nie możemy iść na bossa, tak, bo to jest dwójka już. Okej, i tak musimy wszystko znaleźć, więc... Julias, nie narzekaj tyle, Jezus Maria. No właśnie, i widzisz co się dzieje jak narzekasz. Nie robi się tak. Dobra. Tam i schet. No nie bardzo, jakbym miał Brimstone'a to może. Mogę trafić go w każdej chwili w sobie teraz. Rzeczywiście. Oj, czekajcie. A, nie chcę tego. Jeszcze sklep. Sklep jest teraz bardzo ważny. Bo można dostać potencjalnie dwa dobre przedmioty. Mam nadzieję, oczywiście, mam nadzieję, że tak się stanie. Kurde, i teraz muszę łazić tu. A nie chcę. Ale dobra. Ale dobra, contract from below przynajmniej jest spoko. Dostajemy dużo pick-upów fajnych. To jest przyjemne akurat. I to bardzo. Okej. Tutaj na luzie raczej, mam nadzieję. Czemu oni we mnie strzelają? To było dziwne, oni strzelali w ogóle. Ale okej. Mi tam się podoba. Lepiej dla nas. Dobra. Kurczę, dziwny jest ten mieczek.
Jakoś mi nie pasuje, nie wiem czemu. No come on, nie chcę się z tobą walczyć godzinę. Okej, tu może być coś fajnego. Mouse knife, oczywiście, że biorę. Mamy dwa noże teraz. Ciekawe. Dobra, do Blue Mamba już nie zdążymy. To pewne. Nic nie odblokujemy tak naprawdę, chyba że dostajemy dacki gdzieś. Albo tą nową kartę, która otwiera drzwi. Wszystkie jednorazowo. To jeszcze. Ale troszeczkę wątpię. Czyli to takie podejście, żeby zobaczyć nowe rzeczy. Nic nie odblokujemy, chyba. Raczej nie. Bo za dużo czasu już straciłem. Trochę dużo. Niestety. Okej, ciekawe. No dobra, wezmę to. To jest ostatni sklep w sumie. Ej. Rzeczywiście. No dobra. Nie chcę się do... O, i tak się zablokowało. No dobra, chodźmy w takim razie. La bossa. Dobra, nieważne. Polaroid. Idziemy. Nie ma szans, żebym zdążył do Blue Womba dojść. Wątpię. Raczej nie. Raczej nie ma szansy takiej. Trochę zły jestem na siebie, bo pół godziny to naprawdę dużo czasu, żeby przejść Womba drugiego. A mi się to nie uda. No okej, okay, trudno. Już się ucieszyłem, że to jest ta karta. A to jest co innego. Zsyła dwie ręce matki, które zabijają przeciwników od razu. Już się cieszyłem, że to jest ta karta, która otwiera drzwi, ale nie. Oczywiście, że nie. No bo po co? Może jeszcze dostajemy, nie mówię, że nie. No nie mówię, że nie. Okej, tego nie chcemy. Nie będę tracił zdrowia, jeszcze niepotrzebnie. Fuuu. Okej, dobrze. Jestem ciekaw, co będzie w Devil Roomach teraz. Trochę się cykam. Czy ja chcę tam wejść? Nie bardzo, nie będę tracił dwóch serc. Okej, z nim mogę pograć, bo on może dać coś fajnego teraz. No właśnie, taki Godhead, czujecie to? To się może stać. Mówię, że nie. No dawaj, coś fajnego. Nie zawiedź mnie. No, spoko. Nie o to mi chodziło. Niech ci będzie już. No niech ci będzie, panie. Okej, niepotrzebne to jest. A, muszę znowu zabijać wszystkich, no tak. To ma sens. Podwójny miecz, co to jest? W sumie miecz i nóż. W sumie to nie miecz nawet, bo spear było. Czyli włócznia raczej. Bardziej. Niż miecz. No to wygląda jak miecz, no sorry. No sorry. Dobra, to jest easy. Blastocyst. Łatwy w miarę boss. Jak na Womba. I co tu będzie?
No bez jaj, no chyba sobie żartujecie ze mnie teraz. No dopiero co zebrałem breakfast i ze wszystkich ponad 300 przedmiotów nie mówcie mi, że musiało być akurat breakfast drugi raz. No nie róbcie sobie ze mnie jaj. No po prostu nie wierzę w to. Ja pierdzielę, no nie wierzę w tą grę, po prostu. Ponad 400 przedmiotów teraz z Afterbirthem i musiało być breakfast dwa razy. Naprawdę nie ma przedmiotów, że aż się powtarzają. No nie no, pomyślcie to, ja po prostu nie mogę tego ogarnąć. Powtórzył się przedmiot, no tak myślę, że się będą powtarzać przez to chaos, no ale naprawdę 400 przedmiotów się powtarzają. Ej, w sumie The Chest będzie zajebiste. Bo tam w skrzyniach mogą się pojawić przedmioty z Devil Roomów i Angel Room. O mój Boże. To może być niesamowicie dobra. To może być tak fajne. Naprawdę. To może być tak śmieszne. Tego mega szatana był chociaż pokona. Chociaż jego. On jest łatwiejszy od Hasha i Ultra Grida. Nie chcemy tego. O Jezus. A, dobra. Manewry. Manewry. Gdzie jest ten boss teraz? Ja się pytam. Gdzie on może być? Gdzie jest Itlips? O, nice. Kurde no. Ażem to zespawnował. Ażem to zespawnował. Ale dobra, nic mi się nie stało. Żyjemy! Jest dobrze. Spokojnie, żyjemy. O Jezus. Gdzie jest boss? Mnie nic nie interesuje, szukamy bossa. Gdybym miał Gappy State, to z tym Chaos to by ładnie działało, bo mógłbym dużo fajnych itemów znaleźć. To by było ciekawe. To by było nice. Dobra, na pewno idziemy w dobrą stronę, jestem przekonany. Ten korytarz jest zbyt długi, żeby to było złe miejsce. Glyphs, okej. Okej. Lemon Party raczej nie będzie działać, więc... Ożyjmy po prostu czystej siły. O proszę, ciekawe. Tego nie chcę, ale Blood of the Martyr jak najbardziej. Zaraz co ja wziąłem? A, The Chest, no tak. No tak. Muszę się wyprostować. O rany. Okej, gdzie idziemy? Spróbujmy w dół najpierw. The Chest będzie naprawdę przyjemny coś czy... Ale fajny. Dobra, to znaczy, że tu gdzieś jest drugi, dokładnie. Jak jest czerwona wersja i mała, to zawsze jest dwóch. Fuh, dobrze. Okej. Mam nadzieję, że idę w dobrą stronę. Chciałbym, żeby tak było. I wygląda na to, że to chyba będzie dobra strona. Raczej tak, tylko teraz w dół czy w lewo? To jest dobre pytanie, no chodźmy w dół może. Okej, wróćmy po hajsy. O, proszę, miałem szczęście, tym razem miałem szczęście. Czasami mam szczęście, czasami nie. Okej. Ładnie dostał, muszę przyznać. Muszę przyznać. Czyli mogę podejść do niego. No spokojnie. No właśnie. Nawet zdążę go zabić, wow. Dobra, i to będzie niesamowite, o ile nie dostanę Curse of the Blind. W sumie nie ma znaczenia, i tak wszystko biorę. Prawdopodobnie. Okej, drugi przedmiot Gapiego. Właśnie przedmioty Gapiego mogą mieć w skrzynkach normalnie. To będzie ciekawe. No szkoda, że nie otworzymy tego szatana. Żałuję, naprawdę. I to bardzo.
Żałuję też, że nie mamy gapi z tej. To by się dużo skrzyń pojawiło jeszcze. I to by było ciekawe, dopiero wtedy by była zabawa. Tracę dużo zdrowia, coś czuję. Bardzo dużo. Za dużo. Kurde, no właśnie, nie będzie tych skrzyń w ogóle prawie. Szkoda. Może jakieś będą jeszcze? No złoty klucz. Szkoda, że złoty klucz nie można otworzyć tutaj, do szatana. A i szkoda. No dobra. No to idziemy na Blue Baby. Kilka przedmiotów zobaczyliśmy. Interesujących. Które dosłownie zmieniają całkowicie rozgrywkę. Chaos. Po prostu całkowicie zmienia podejście do gry. Ten przedmiot. Całkowicie. Okej, okay, no to już miałem. To wymieniłem za jedno serce. Debiru mnie, naprawdę. I teraz dostałem za darmo. Mistrzu handlu, wygrałeś. Gdzie jest boss? Ja się grzecznie pytam. Gdzie z tymi czarnymi dziurami? Okej. Okay. Patrzcie, zostało. Ciekawe. Ciekawe. No dajcie jakąś skrzynkę, jakąkolwiek, błagam. Kurde, no taki potencjał dostaliśmy dzięki temu Chaos, a czegoś super mocnego nie dostaliśmy. Nie no, w sumie Boss Line. Przesadzam. To prawda, było Boss Line. Rzeczywiście. Troszeczkę przesadzam. Okej. Okay. Raczej wygramy to. Jeszcze mam 9 żyć. Jak coś. Naprawdę dostałem? Byłem w polu wrażenia? Szkoda. No szkoda. Niemiło. Okej, chyba zbliżamy się do bossa. Raczej tak. Zdecydowanie tak. Okej. Teraz zobaczymy. No chyba... Teraz myślę, że będzie w lewo raczej, prawda? Wątpię, żeby tam był gdzieś na dole. Albo po lewej. Bo ten korytarz jest dosyć długi. Raczej będzie na końcu. Czekał na nas Blue Baby. O, Steven, fajnie, cześć. No elo. Dobra, siema. Co tam słychać u ciebie, stary? Kurde, no szkoda, że nic nie odblokuje więcej. Oprócz kilku przedmiotów w kolekcji. Szkoda trochę. Jestem trochę zły na siebie. Ale nie dałem rady, po prostu nie miałem jak. Za słabe przedmioty miałem na początku i dlatego nie daliśmy rady. Okej. Okay. Jej, dobra. Okej, okay, fajnie. Udało się, ładne podejście. Szkoda, że nie odblokowaliśmy czegoś tutaj. Na kartce, no ale trudno. Mam nadzieję, że wam się podobało, pokazałem wam, zobaczyliśmy parę fajnych przedmiotów. A w następnym odcinku będzie Grindwald, a jak na razie siema!